kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ-626. VZ-626. Co my tu mamy? Droid taktyczny AID-10. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Nie będzie łatwo się do ciebie włamać. Czy mogę zasugerować mniej inwazyjną procedurę? Niestety nie mamy kodu dostępu do tego droida. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci z obudowy. Analiza wykazała, że ten AID-10 jest wyposażony w elektroościeg, który nie działa, gdy droid jest dezaktywowany. Póki nie usłyszy kodu dostępu, jest niegroźny. Czy mogę zasłuchać? Proszę, daj mi pracować. Zrozumiana. Zamilknę do chwili, aż zakończysz masakrowanie tej taktycznej jednostki AID-10. Wykonaj plan. Pobierz z ich komputera plany okrętu, a następnie mnie odszukaj. Uwaga, znowu! Na pokładzie pracuje drogi droga. Przyślijcie wsparcie. Tak bym powiedział, gdyby ktoś mógł mnie odpływać. Ale nie tu. Bez oporów powiem ci, że cię nie lubię. Ani trochę. Nie dotykaj tego! Nie wolno tego robić. Dotrzyj do mnie systemem wentylacji. Raportu na temat śmiechu.
Dzięki. Ej, jak cię zdecydować? Dowództwo oczekuje informacji przed Endorem, jeśli to możliwe. Możecie się spodziewać. Szyb jest wyjątkowo złożony. Postaram się przyspieszyć proces, ale niczego nie obiecuję. Przekażę. Zastanowimy się, co z tobą zrobić. Na razie bądź cicho.
Neutralizacja. Rebelianci wiedzą, że dała się im pani złapać? Nawet o tym nie pomyśleli. Prawdę mówiąc, działamy wbrew protokołowi. Powinniśmy po prostu wysadzić ich okręt. To by było zbyt podejrzane. Jeśli to ma się udać, musimy być subtelni. Rozumiem, pani Kowal. Tu admirał Akon. Wzywam niesłomną wiarę. Wiecie już o sygnale alarmowym wzywającym okręty sojuszu do układu Kalan. Dzięki temu Forterowi odwrócimy uwagę Imperium od Sulust. Gromadzimy flotę, by przygotować się do ataku na Endor. Dołączcie do nas. Potrzebujemy każdego dostępnego... Rebelianci wciąż myślą, że nie wiemy o Sulust. Decydujący czas. Mają pojęcia zainteresowania na Endorze. I niech tak zostanie. Jeśli rebelianci rozszyfrują transmisję, zanim ją usunę, cały plan się posypie. Przyjaciela. Dotarłam do centrum łączności. Usunięcie wiadomości włączy alarm. Szykujcie się do ewakuacji. Zrozumiano. Droidzie, hakowani. Zlokalizowałam zaszyfrowaną wiadomość.
szukanie nieprzyjaciela. Jestem na miejscu. Tak jest, pani komandor. Ewakuacja w toku. Komandor na pokładzie. Spocznij. Misja udana, pani komandor. I do tego zero strat. Wciąż jesteś zastępcą dowódcy. Nic nie szkodzi. Mogę poczekać. Agencie Miko, obliczenia skoku były idealne. Dziękuję pani. Wierzę, że lądowanie było miękkie. Znośne. Pamiętasz to z akcji na Jabez? Wciąż gnębi mnie w snach. Poinformować admirała. Tak jest, pani komandor. Jaki meldunek? Wciąż nie wiedzą, gdzie jest flota. Rebelia dzisiaj skona.